Proszę Państwa, przechodzimy teraz do punktu wprowadzonego. Informacja prezydenta miasta Krakowa w sprawie wdrożenia systemu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzi na zgłaszane publicznie problemy, niedociągnięcia i braki w realizacji systemu, a także określenie planu działań naprawczych w tym zakresie. Bardzo proszę w imieniu pana prezydenta, pan prezydent Śmiel. Bardzo proszę. To jest punkt bez dyskusji. Tylko informacja pana prezydenta. Panie przewodniczący, pani prezydent, Wysoka Rado. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa 11 lipca 2012 roku Rada powierzyła funkcję zarządzającego systemem gospodarki odpadami komunalnymi Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlatego też w imieniu prezydenta miasta Krakowa informację, którą przedstawiła Rada, przedstawi prezes spółki pan Henryk Kultys. Natomiast chciałem również Państwa poinformować, że podczas tego punktu na sali uczestniczą prezesi wszyscy spółek, którzy są odpowiedzialni za odbiór odpadów komunalnych na terenie miasta. Także również i oni będą, jeżeli będzie taka potrzeba, odpowiadać na pytania, choć dyskusja, jak słyszałem, nie jest przewidziana. Dyskusja nie jest przewidziana, natomiast bardzo proszę, rozumiem teraz. Bardzo proszę, pan prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Dyskusja nie jest przewidziana, ponieważ uznaliśmy, że w dniu dzisiejszym wysłuchamy informacji. Natomiast sprawa dotycząca dyskusji, podsumowania odbędzie się po zamknięciu tego okresu i po wprowadzeniu tych wszystkich rzeczy, o których Państwo w dniu dzisiejszym powiecie i które pewnie w sierpniu zostaną w jakiś sposób zweryfikowane. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Dziękuję za zaproszenie do złożenia informacji w sprawie wdrożenia zintegrowanego systemu gospodarki odpadami w Krakowie. Mam świadomość, że pierwszy okres jest bardzo okresem trudnym i wzbudzającym wiele emocji, więc tym bardziej przyjąłem to zaproszenie ze zrozumieniem, że po prostu jest to tak ważny problem, o którym należy i Wysoką Radę, i za pośrednictwem Wysokiej Rady mieszkańców Krakowa poinformować, jak stan rzeczy się ma. Po pierwsze, to chcę powiedzieć, że zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie miejskiej Kraków zafunkcjonował od 1 lipca na podstawie stosownych przepisów, a więc po pierwsze na podstawie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która to obowiązuje i którego konsekwencją są różnego rodzaju akty prawne, również uchwalone przez Wysoką Radę. W tym w szczególności dotyczy to uchwał podjętych 13 marca w sprawie wyboru metody opłaty, w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty, jak również w sprawie określenia rodzajów usług dodatkowych. Ważne miejsce pełni tutaj uchwała z dnia 10 kwietnia o podziale Krakowa na sektory, ponieważ ona oczywiście w konsekwencji doprowadziła do takiej, a nie innej struktury przetargów. Oczywiście należy powiedzieć o wcześniejszej uchwale z 11 lipca, która przekazała MPO pełnienie funkcji zarządcy nad tym systemem. I tak, po pierwsze, na pewno również medialnie było to wzbudzało zainteresowanie, to jest sprawa wyboru wykonawcy firm, które odbierają odpady komunalne z nieruchomości na terenie gminy miejskiej Kraków i zajmują się ich transportem do instalacji przetwarzania odpadów skazanych przez zamawiającego. Po pierwsze, jeżeli chodzi o tryb przetargu, był on nieograniczony. Przedmiot zamówienia, czyli odbiór od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy miejskiej Kraków dla 5 zadań sektorów, na których Kraków został podzielony uchwałą Wysokiej Rady. Przetarg dotyczył zmieszanych odpadów komunalnych oraz surowców, selektywnie zebranych surowców odpadów, czyli żółty worek, żółty pojemnik i transport ich do instalacji przetwarzania. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25 kwietnia 2013 roku z terminem składania ofert do godziny 11 w dniu 5 czerwca 2013 roku. W wymaganym terminie zostały złożone 4 oferty.
mianowicie konsorcjum firm Puk van Gansen Winkel, spółka z siedzibą w Krakowie jako lider konsorcjum, spółka ASA, spółka z siedzibą w Zabrzu, Małopolskie Przewodnictwo Gospodarki Odpadami, spółka z siedzibą w Krakowie i Sita Małopolska, spółka z siedzibą w Krakowie. Drugie konsorcjum trzech firm: FB Serwis SA z siedzibą w Warszawie, lider konsorcjum, przedsiębiorstwo wielobranżowe Miki z siedzibą w Krakowie, CESPA, kompania Espaniola siedzibą w Barcelonie, Hiszpania. Trzecią ofertę złożyła spółka Remondi z siedzibą w Warszawie, oddział w Krakowie. I czwartą ofertę złożyło konsorcjum dwóch firm, czyli Alba, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, spółka z siedzibą w Olkuszu, lider konsorcjum, oraz Alba, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, spółka z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. W konsekwencji złożonych ofert dla wszystkich wyżej wymienionych zadań najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum czterech firm, gdzie liderem jest firma Van Gansen Winkel jako lider konsorcjum z cenami brutto w sektorze pierwszym 5 375 987 zł, w sektorze drugim z kwotą 5 428 074 zł 82 grosze, w sektorze trzecim 3 206 163 zł 19 groszy, w sektorze czwartym 4 801 277 025 groszy i w sektorze piątym 5 011 451 zł 60 groszy. O wyniku przetargu Kancelaria Doradztwa Podatkowego Paweł Granecki poinformowała wykonawców, którzy złożyli oferty w dniu 14 czerwca. Informacje o wyniku przeprowadzonych postępowania przetargowe zostały zamieszczone na stronie internetowej wyżej kancelarii i zarządcy systemu. W ustawowym terminie, to jest 10 dni od powiadomienia o wyniku wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 24 czerwca 2013 roku, firma Remondi, spółka z siedzibą w Warszawie, oddział Kraków, złożyła odwołanie od rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy miejskiej Kraków i ich transport do instalacji przetwarzania wskazanych przez zamawiającego dla zadania czwartego sektor czwarty i zadania piątego sektor piąty. Ponieważ odwołanie dotyczyło tylko dwóch sektorów, czyli czwartego i piątego, nastąpiło podpisanie w dniu 26 czerwca 2013 roku z liderem konsorcjum firmą Puk van Gansen Winkel, spółka z Osi. Przepraszam, tak? Bo będę prosił panie i panów, pana o, że tak powiem, wpłatę do mówię o pani Maliszewskiej, panu Durku, więc bardzo proszę o uspokojenie się. Pan prezes ma głos. Dziękuję. Z siedzibą w Krakowie zostały podpisane umowy, które obowiązują od 1 lipca. Dla sektora pierwszego, czyli dzielnice pierwsza, druga, trzecia i czternasta, o liczbie mieszkańców 156 403. Dla sektora drugiego, dzielnice czwarta, piąta, szósta i siódma, o liczbie mieszkańców 159 620 osób i dla sektora trzeciego, dzielnica do 10 liczby mieszkańców 99 531. Dla sektorów, które zostały objęte odwołaniem, zarządca systemu w dniu 25 czerwca 2013 roku zwrócił się do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z wnioskiem o uchylenie zakazu zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych do czasu ogłoszenia przez izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. Z powodu braku takiej decyzji w dniu 26 czerwca 2013 roku o godzinie 17.30, czyli w piątek, Zarząd MPO podjął decyzję o uruchomieniu procedury opisanej w trybie artykułu 66 w związku z artykułem 67 punkt 1 punkt, ustęp 1 punkt 3 prawo, ustawy prawo zamówień publicznych. W dniu 29 czerwca 2013 roku, czyli w sobotę o godzinie 12, zostały podpisane z konsorcjum, gdzie liderem jest firma Van Gansen Winkel i udziałowcami cztery firmy, umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na okres jednego miesiąca z zastrzeżeniem po stronie zamawiającego prawa natychmiastowego wypowiedzenia przedmiotowej umowy w przypadku pojawienia się prawnej możliwości zawarcia umowy w postępowaniu przetargowym, czyli dla dzielnic czwartej, czyli dla sektora czwartego, czyli dzielnica 11, 12 i 13 o liczbie ludności 156 377 i dla sektora piątego, dzielnica 15,
16, 17 i 18 o liczbie ludności 197 tysięcy 33 osoby, czyli łącznie dla 347 tysięcy 410 mieszkańców. Zatem w Krakowie od 1 lipca 2013 roku zapewniony został przez Gminę Miejską Kraków odbiór odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców i instytucji. I teraz przejdę do zagadnień bardziej szczegółowych, które pojawiły się w związku z wdrożeniem systemu. Więc po pierwsze chcę powiedzieć, że data rozpoczęcia oczywiście odbioru i funkcjonowania systemu to jest 1 lipca 2013 roku i z tą datą nowy system zafunkcjonował. Z tego można powiedzieć, że 90% nieruchomości na terenie gminy miejskiej Kraków miało jakby bardzo ułatwioną sytuację, ponieważ tutaj zwycięskie konsorcjum zapewniło z automatu pojemniki na zmieszane odpady i odpady segregowane, jako że firmy zgromadzone w konsorcjum mają tego typu jakby potencjał do tej pory. Od 1 lipca teren do 1 lipca teren ten obsługiwały oczywiście inne firmy. W stosunku do pozostałych 10% nieruchomości na terenie gminy pojemniki na odpady zostały zabrane przez firmy, które świadczyły dotychczas usługi. Często było to jakby odbierane znacznie wcześniej. To się działo oczywiście na umowie podstawie cywilnoprawnej. Przypominam tylko, że oczywiście do 30 czerwca 2013 roku, taka jest wykładnia przepisów, dotychczasowe podmioty były zobowiązane odbierać całość odpadów powstających w czerwcu tego roku. Jeżeli chodzi o pojemniki, to też trzeba wyraźnie powiedzieć, o tym będę mówił później. Wielu właścicieli, zarządców nieruchomości wyposażyło je we własnym zakresie. W związku z tym nie zachodziła potrzeba uzupełnienia liczby pojemników. Jeżeli chodzi o wyposażenie nieruchomości w pojemniki, gmina nie przejęła od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych. Był to i nadal jest ustawowy obowiązek właściciela nieruchomości zgodnie z artykułem 3 ustęp 1 punkt 5 ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości porządku na terenie gminy. Gmina oczywiście umożliwiła fakultatywną, dała możliwość najmu pojemników przez właścicieli nieruchomości w drodze skorzystania z usługi dodatkowej na podstawie zawieranej z gminą umowy cywilnoprawnej. Do dnia 9 lipca 2013 roku zawarto jedynie 1200 umów na udostępnienie pojemników, tak więc dostawa pojemników ze strony zarządcy systemu nie przebrała jeszcze formy zobowiązania umownego, którą tą umowę zarządca nieruchomości może zgodnie z prawem zawrzeć z dowolnym wybranym podmiotom. Oczywiście gmina czy my jako jednostka zarządzająca w ramach posiadanych przez siebie możliwości ekonomiczno-organizacyjnych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić każdemu zainteresowanemu skorzystaniem z tej usługi wyposażeniem w pojemnik. Na przeszkodzie stoi niestety to, że zapotrzebowanie jest ograniczone przez ogromne zapotrzebowanie na pojemniki, które występuje ze strony wszystkich gmin w Polsce. Chcę również w tym miejscu powiedzieć, że w okresie do 30 kwietnia 2013 roku złożono tylko 26 500 formalnie złożonych deklaracji, bo mieliśmy w kilkunastu tysiącach przypadków deklaracje, które jakby zostały złożone, ale nie było to formalne bez podpisu i stosownych jakby rzeczy, więc do 30 kwietnia 26 500 deklaracji. Po tym terminie złożono kolejnych 20 500 deklaracji, w tym w samym lipcu 1000 deklaracji. Łącznie złożono 47 000 deklaracji. W wyniku złożonych przez właścicieli, zarządców nieruchomości w Krakowie do 30 kwietnia deklaracji oszacowano poziom zapotrzebowania na najem pojemników.
Były to ilości wynikające ze złożonych deklaracji. Aż w 25% złożona deklaracja nie zawiera zgłoszenia zapotrzebowania na pojemniki do zbierania odpadów komunalnych. Oznacza to, że w wielu nieruchomościach zostanie dokonany wręcz zwrot pojemników, który z nawiązką pokryłby zapotrzebowanie na pojemniki z nieruchomości, w których wycofano pojemniki lub które w istotny sposób chcą zmienić strukturę pojemników z większej na mniejszą lub odwrotnie. Zakupienie przez właścicieli nieruchomości 25% pojemników we własnym zakresie oznacza nie mniej więcej, że w systemie pojawiłaby się nadwyżka od 32 tysięcy do 35 sztuk pojemników. W konsekwencji powyższego stanu rzeczy wyłącznie dla bezpieczeństwa systemu przewidziano rezerwowy interwencyjny zakup pojemników. Interwencje przewidziano na poziomie od 2000 sztuk do maksymalnie 7000 sztuk pojemników. W ostatnim tygodniu czerwca 2013 roku pojemniki były dostarczane w pierwszej kolejności do nieruchomości, z których dotychczasowe firmy wywozowe zabrały je przed zakończeniem obowiązywania cywilnoprawnych umów na odbiór odpadów, to jest przed dniem 30 czerwca. Do dnia 9 lipca dostarczonych zostało 3530 sztuk pojemników. Nastąpiły również radykalne zmiany w zakresie ilości, rodzaju i strukturze zapotrzebowania na pojemniki do najmu w końcowym okresie przygotowawczym uruchomienia systemu. Radykalna zmiana nastąpiła w ostatnich dniach czerwca poprzez lawinowo składane korekty deklaracji, głównie przez zarządców nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej. Polegała ona na diametralnym zwiększeniu zapotrzebowania na pojemniki żółte, to jest przeznaczone do selektywnej zbiórki, w stosunku do stanu zadeklarowanego w kwietniu 2013 roku lub też zmianie struktury pojemników na odpady. Inne pojemniki, zmiana deklarowanych podstawowych pojemników o pojemności 1100 litrów na pojemniki o pojemności mniejsze, czyli 120-240 litrów, co w konsekwencji może skutkować istotnym wzrostem kosztów obsługi systemu przy wykorzystaniu zwiększonej ilości pojemników o mniejszej pojemności. Kolejna zmiana co do sytuacji związanej z liczbą pojemników z chęcią do najmu pojemników nastąpiła na przełomie czerwca i lipca. Dotyczyło to zabudowy jednorodzinnej i nieruchomości przedsiębiorstw. Około 1000 właścicieli nieruchomości złożyło pierwsze deklaracje dopiero w tym terminie, czyli w lipcu, zgłaszając z nich zainteresowanie najmem pojemników, gdy wcześniej poprzestawali prawdopodobnie w błędnym przekonaniu, że Gmina Miejska Kraków przejęła na siebie obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów, no bo tak było, można powiedzieć, w dotychczasowej praktyce, gdzie firmy wywozowe to zapewniały. Równocześnie nastąpił wzmożony wzrost korekt do już złożonych deklaracji, około 1000 korekt dziennie, które to korekty obejmowały głównie zgłoszenie potrzeby lub zwiększenia zapotrzebowania na najem pojemników, zwłaszcza w zakresie zmiany struktury tych pojemników. W miejsce pojemników 1100 litrowych na ogół były to mniejsze 120-240 litrowe pojemniki. Obecnie czas udostępniania pojemników wydłuża się, gdyż w związku z wyżej opisanymi zdarzeniami niezależnymi od zarządcy systemu zaszła konieczność ogłoszenia kolejnych przetargów na dostawę przedmiotowych pojemników. Dodam od siebie, że w chwili obecnej, czyli stan magazynowy pojemników MPO wynosi 1882 pojemniki. Najbliższa dostawa jest najbliższy piątek, 2500 pojemników, więc można powiedzieć, że na koniec tego tygodnia, oczywiście cały czas wywozimy, byłby stan teoretyczny 4382 pojemniki, więc to jakby powinno radykalnie poprawić sytuację. Mogę dodać jeszcze tylko taką uwagę, że prawdopodobnie ta pierwotna chęć 25% zarządców osób, które nie zadeklarowały pojemnika, prawdopodobnie pamiętały ceny poprzednie, czyli około 70 zł netto za pojemnik, na przykład 120-litrowy, i również niskie, i sądziły, że w sposób prosty sobie dokupią. Niestety w czerwcu cena, po pierwsze, pojemniki stały się praktycznie niedostępne, po drugie, cena poszybowała w górę o ponad 100% w wielu przypadkach i to prawdopodobnie spowodowało, że te osoby, które pierwotnie nie deklarowały tej chęci, w sposób jakby lawinowy
a to jest taka masa, jak powiedziałem, zaczęły zgłaszać te potrzeby. Oczywiście podtrzymujemy tutaj stanowisko, że ta maksymalna liczba 7 tysięcy powinna wystarczyć. Oczywiście na to się nakłada stan od dużych zarządców nieruchomości, bo rzeczywiście przejście z pojemników 1100-litrowych na małe pojemniki może spowodować bardzo duży wzrost zapotrzebowania na pojemniki. I my oczywiście kolejne przetargi są jakby uruchamiane i będziemy to dostarczać. Kolejny jakby taki pakiet spraw to są utrudnienia w uzupełnieniu brakujących pojemników oraz odbioru odpadów. W wielu sektorach występują trudności związane z odbiorem odpadów, spowodowane różnymi czynnikami, ale również takim elementem jak brakiem dostępu brygad wywozowych operatora do zamykanych podwórek, kamienic, altan śmietnikowych, jak również niewystawianie pojemników z odpadami przed posesją, co oczywiście jest zgodne z regulaminem, co praktycznie uniemożliwia wywóz odpadów. Oczywiście mamy świadomość, że nowe zasady powodują zmianę wielu przyzwyczajeń, przyjętych praktyk, nawet jakby tego, że właściciel nieruchomości znał po prostu brygadę, która od niego odbierała odpady i teraz nagle się okazuje, że przychodzą jacyś obcy ludzie, którzy to robią, nie zawsze ma zaufanie. Poza tym w nowych harmonogramach, które są wprowadzane, często dni są jakby nie te, do których się przez 20 lat ktoś przyzwyczaił i to też oczywiście powoduje szereg problemów. Należy dodać, że przemieszczanie pojemników z odpadami z terenu danej nieruchomości do miejsca postoju specjalistycznego pojazdu transportowanego przez operatora jest elementem usługi dodatkowej. Oczywiście mówię tutaj nie o wytaczaniu zaltań śmietnikowych czy komór sypowych, tylko to, co często w centrum Krakowa ma miejsce, czyli z podwórek. Następnie obsługa informatyczna, logistyczna sektorów przez firmy wykonawcze. Konsorcjum obsługujące sektory miasta Krakowa zapewnia odbiór odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości. Konsorcjum dysponuje wystarczającą bazą sprzętową. Myśmy to i na etapie przetargowej i później już sprawdzali. To jest specjalistycznym sprzętem do odbioru odpadów zmieszanych, jak również segregowanych. Pracowników, którzy są doświadczonymi pracownikami do obsługi tych sektorów. Również oczywiście są zobowiązani do udostępnienia informacji o obsługiwanym sektorze. Każdy z członków wyżej wymienionego konsorcjum wykonawczego zgodnie z obowiązkami wynikającymi z zawartej umowy na odbiór transportu odpadów zapewnia niezbędną infrastrukturę informacyjną wraz z łącznością telefoniczną w poszczególnych sektorach odbiorowych. W aktualnym wstępnym etapie funkcjonowania systemu ilość jednocześnie wykonywanych przez właścicieli i zarządców nieruchomości telefonów sprawia faktyczne utrudnienia w nawiązaniu niezwłocznego kontaktu telefonicznego z firmami bądź zarządcą systemu. Mogę powiedzieć, że ilość ta oscyluje wokół kilku tysięcy. Do samego MPO codziennie ponad 1000 osób telefonuje i również jest kilkaset maili składanych, więc jest to ogromna operacja i rzeczywiście po prostu mimo, że wszyscy pracownicy plus dodatkowo osoby są zatrudnione do tego, żeby to robić, to rzeczywiście lipiec tutaj będzie pod tym względem bardzo trudnym i to nie wynika z niechęci do odbierania telefonów, tylko z tego obiektywnego stanu, że jest to kilka tysięcy telefonów dziennie do tych, głównie do konsorcjantów. Chcę również powiedzieć, że w tym okresie pierwszych dni znacznie zwiększyła się ilość odpadów w stosunku do stanu ubiegłego. Myśmy tutaj dyskutując przy wprowadzaniu głowili się, czy 20% to jest, tak się stanie, czy nie, jaki będzie wzrost. No, pierwsze dni potwierdzają, że tonaż zbieranych wzrósł znacznie ponad 20% w stosunku do stanu poprzedniego. Oczywiście jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy były masowe wyzbywanie przez właścicieli nieruchomości odpadów wielkogabarytowych na zasadzie działań jak wyprzedzających w stosunku do terminów wynikających z harmonogramów odbioru tego typu odpadów.
co wraz z niekontrolowanym gromadzeniem wokół wiat śmietnikowych oraz na terenach przyległych sprawiało wygląd taki, jaki sprawiało. Odpady takie były gromadzone przez mieszkańców, nie zostały wcześniej odebrane przez firmy wozowe, bo to się już stało w ostatnich dniach czerwca, co było obowiązkiem oczywiście tamtych podmiotów. Wskutek informacji otrzymywanych często od zarządców nieruchomości, mieszkańcy masowo zaczęli wyzbywać się tych odpadów w ostatnich dniach czerwca. Ponadto należy podkreślić, że odpady komunalne gromadzone w ostatnich dniach czerwca, szczególnie w domkach jednorodzinnych, nie zostały odebrane przez poprzednich operatorów w ramach umów ich cywilnoprawnych obowiązujących do 30 czerwca. To oczywiście spowodowało przepełnienie pojemników w tych nieruchomościach, a oczywiście na to nałożyły się nowe terminy wywozu, co w niektórych przypadkach spotęgowało jakby ten problem, bo jeżeli terminy się pokryły, to, że tak powiem, ten problem był stosunkowo prosty. Natomiast jeżeli ktoś miał na przykład trzecią środę miesiąca, a później przeskoczył jakby do dalszego terminu, to oczywiście spotęgowało to, że jak odpady przez poprzednika nie były wywiezione, a tu horyzont czasowy się wydłużył, to jest to oczywiście problem. Z tym, że firmy, które obsługują ten teren, jednoznacznie są zobowiązane i same mają tego świadomość, że tak należy robić, że należy odbierać wszystkie odpady, jakie są w rejonie, w sektorze ich działania i w rejonie działań brygad wywozowych, bo po prostu i tak wszystkie odpady są umownie własnością gminy i jako gmina, a te podmioty po wygraniu przetargu są zobowiązane do całości odpadów. W związku z tym wręcz można powiedzieć, są zainteresowane materialnie, bo mogę powiedzieć, że przetarg był rozstrzygnięty na tonę, więc nie ma tutaj takiej motywacji, żeby ktoś nie zabrał, bo to nie są metry sześcienne czy jakieś jednostki nieporównywalne, tylko firmy mają płacone za tonę odebranych odpadów. Zapewnienie właściwego stanu czystości w mieście. W systemie, co chcę podkreślić, tak pracują firmy również oczywiście MPO dwuzmianowym, na bieżąco i niezwłocznie poza planowanymi, to znaczy wynikającymi z harmonogramu odbioru, są również do czasu zakończenia wstępnej fazy systemu będą usuwane wszystkie zgromadzenia wokół alta śmietnikowe odpady. Mogę powiedzieć, że tak mają reagować firmy, ale również interwencyjnie, jeżeli zachodzi taka potrzeba, to pracownicy MPO wykonują interwencyjny odbiór odpadów tam, gdzie rzeczywiście coś się dzieje, jest jakieś opóźnienie. Równocześnie realizowany jest na bieżąco planowany odbiór odpadów z pojemników. Po zakończeniu tej wstępnej fazy wdrożenia systemu, zarządca systemu rozpocznie analizę zgodności danych zawartych w złożonych deklaracjach, zwłaszcza co do ilości wytworzonych na nieruchomościach odpadów i częstotliwości odbioru, z faktyczną ilością powstających na nieruchomościach odbieranych od niej odpadów pod kątem prawidłowości wypełnienia obowiązku deklarowanego przez właściciela nieruchomości. Często rzeczywiście było tak, że zamówiono jakby w szczególności tam, gdzie płaci się za ilość odpadów odebranych, mniejszą liczbę pojemników i oczywiście my mamy pełną świadomość, że w tym momencie często wykonujemy pracę jakby w pewnym sensie nieopłaconą, ponieważ są to jakby odpady ponadnormatywne wytwarzane przez niektórych wytwórców. Następnie kwestia wspólnot mieszkaniowych. Więc oczywiście to jest też bardzo istotny element, który wystąpił. W tego typu nieruchomościach zarządy nieruchomości wspólnych złożyły w stosunku do szacunków, które żeśmy tutaj oceniali i prezentowaliśmy Wysokiej Radzie, zbyt wiele deklaracji DW zamiast deklaracji DM, czyli deklaracji dla zabudowy wielomieszkaniowej zamiast tych deklaracji w systemie mieszanym. Powyższe skutkowało faktycznym zawyżeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z takich nieruchomości w porównaniu z opłatą, która byłaby naliczana dla tej samej nieruchomości przy zakwalifikowaniu jej do nieruchomości typu mieszanego. Tutaj duża praktyka się utarła taka, że rozliczano w danej spółdzielni każdy budynek z osobna. W związku z tym oczywiście w takim rozliczeniu nie każdy miał lokal użytkowy. W Kamdziazie skala tego problemu, myśmy szacowali, że maksymalnie 50 tysięcy osób będzie w tym systemie wielomieszkaniowym, a to objęło ponad 150 tysięcy mieszkańców, więc trzy razy tyle.
W związku z tym no, zmieniły się zasadniczo te rzeczy. Należy również powiedzieć, że MPO w tej chwili nie prowadzi szczegółowych analiz w tym zakresie jeszcze, jak się ukształtowały stawki w poszczególnych grupach klientów. Tym niemniej mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi dla klientów związanych z deklaracjami DW i DM, ten przedział zawiera się od 10 aż do 20 zł. Czyli jest ogromne rozstrzelenie, czyli są wspólnoty, spółdzielnie, zarządcy, którzy płacą 10-12 zł, ale są tacy, co płacą 18-20, co mogę powiedzieć z doświadczenia, praktycznie jest to niemożliwe, bo to by oznaczało, że ktoś musi wytwarzać prawie 4 metry sześciennych odpadów. Tego się nie da wytłumaczyć tym, że po prostu tam jest niedoszacowana liczba ludności, bo oczywiście odpady wtedy są jakby opłaty podzielone od całości. W każdym razie nie ma takiej możliwości, żeby w Krakowie ktoś wytwarzał odpadów powiedzmy 2 metry, a ktoś prawie 4. To jest w mojej ocenie fizycznie niemożliwe, bo pojedyncza osoba tak, ale osiedle raczej nie. Szacunki ilości mieszkańców Krakowa. Do analiz służących do obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadem komunalnym w gminie miejskiej Kraków została przyjęta liczba 763 tysiące mieszkańców miasta. I mieliśmy wszyscy świadomość, że faktyczna ich liczba może zawierać się w przedziale od 1 000 000 do 1 100 000. Tutaj temu, żeby wyłapać tych mieszkańców, nie ma co tutaj ukrywać. Był ten system deklaracji DM, który zapewniał, że tak powiem, będzie niezbędna liczba pojemników do obsługi całej liczby ludności. Wskazać należy, dążono do tego, aby zaprojektowanym systemem objąć jak największą liczbę populacji, co w konsekwencji miało umożliwić ograniczenie kosztów funkcjonowania systemu przypadających do poniesienia przez pojedynczego mieszkańca Krakowa. Ze złożonych deklaracji, przykładowo dla zabudowy jednorodzinnej, składanych głównie w systemie naliczania opłaty od wielkości gospodarstwa domowego, z szacunków, tu są akurat, można powiedzieć, dokładne, spodziewaliśmy, że tutaj będzie 150 tysięcy mieszkańców. Natomiast z danych wynikających z faktycznie złożonych deklaracji okazuje się, że zadeklarowano 105 tysięcy mieszkańców, więc jakby ubytek jest 30-procentowy. Można tylko domniemywać, że podobne zjawisko wystąpiło w innych deklaracjach, gdzie posiłkowano się mieszkańcami, stąd mogą być również takie różnice cenowo-kosztowe, powiedzmy, opłatowe w poszczególnych grupach, o których wcześniej mówiłem. W każdym razie to jest jakby bardzo ważne, żeby, że tak powiem, włączyć do systemu rzeczywiście wszystkich mieszkańców, czy wszystkich zamieszkałych w Krakowie, bo to spowoduje, że ta stawka będzie zbliżona do tego, co było planowane. W związku natomiast jest również tutaj kwestia, która też wystąpiła w ostatnich dniach, to znaczy kwestia złożenia czy wysłania dla części klientów kont z nieprawidłowymi numerami. Więc ja w tym miejscu po prostu nie chciałbym tego wątku roztrząsać. Powiem tylko tyle, że my jako zarządca systemu nie mogliśmy tutaj czekać i wykonaliśmy pracę powtórną. To znaczy wysłaliśmy już do wszystkich mieszkańców Krakowa poprawione powiadomienia, gdzie w uwagach napisaliśmy, od tego się pismo to nowe zaczynało, że po pierwsze, uwaga, zmiana numeru bankowego. Informujemy, że podczas generowania wydruków informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nastąpił błąd techniczny. W związku z powyższym podany uprzednio numer konta bankowego był nieprawidłowy. Prawidłowy numer konta bankowego zamieszczamy poniżej. I w ten sposób żeśmy w ostatni poniedziałek, czwartek, piątek, poniedziałek przesłali te informacje. W związku z tym wszyscy mieszkańcy Krakowa czy osoby zarządzające nieruchomościami bądź właściciele mogą już na prawidłowe konto przesyłać swoje opłaty.
Teraz jakie działania żeśmy podjęli, żeby ten system usprawnić? Po pierwsze, będziemy konsekwentnie egzekwować, co jest naszym oczywiście obowiązkiem, od uczestników konsorcjum odbioru wszystkich odpadów komunalnych powstających na terenie wszystkich nieruchomości położonych na terenie gminy miejskiej Kraków. Oczywiście, tak jak powiedziałem, jako że firmy są rozliczane tony, to byłoby to nawet dziwne, gdyby się przed tym broniły. Natomiast oczywiście te wszystkie implikacje, o których mówiłem, mogą powodować, że będą się pojawiały gdzieś jakieś zatory, ale to i te firmy wyrażają pełną gotowość i wiem, że pracują również, tak jak powiedziałem, na drugą zmianę, w razie czego my będziemy wykonywać taką czynność. Po prostu mamy świadomość, że absolutnie odpady nie mogą zalegać i to nie może mieć miejsca. Po drugie, oczywiście będziemy domagać się ścisłego wywiązywania zawartej umowy w zakresie całodobowego dyżuru telefonicznego przez członków konsorcjum w poszczególnych sektorach, w tym w szczególności usprawnienia funkcjonowania systemu kontaktowania z mieszkańcami. Wiem, że są teraz roznoszone szczegółowe harmonogramy również do domów, w szczególności do zabudowy jednorodzinnej, tak żeby mieszkańcy nie musieli się denerwować i dostali również do mieszkań, czy do domów, czy administratorzy informacje, jak te harmonogramy szczegółowo wyglądają, żeby rzeczywiście ograniczyć liczbę telefonów, no bo jeżeli jest 1000 czy ponad 1000 telefonów do jednego operatora, to rzeczywiście zaczyna być kłopot. Wczoraj, czyli 9 lipca, odbyła się narada robocza z wszystkimi członkami konsorcjum i oni zostali zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia harmonogramu odbioru odpadów z poszczególnych nieruchomości. Jak mówiłem, dotyczy to głównie zabudowy jednorodzinnej i to, jak powiedziałem, już się dzieje i w krótkim czasie zostanie to jakby załatwione. Również bardzo ważna sprawa to jest to, że z uwagi na korekty deklaracji składanych na przełomie czerwca-lipca co do ilości struktury pojemników oraz wynikające z nowych deklaracji składanych w lipcu, pomimo to, że to jest tak późno, to zapewnimy pojemniki mieszkańcom przeznaczone do, na odpady do selektywnej zbiórki. Z tym, że generalnie, tak jak powiedziałem, jesteśmy tutaj, rozwiążemy ten problem na pewno w lipcu, natomiast jeżeli są jakieś szczegółowe, indywidualne życzenia, no to to jakby wypełnimy do 17 sierpnia 2013 roku. Oczywiście cały czas odbierając odpady. Odnośnie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów szklanych, tutaj pełne pokrycie, to wynika z rozpisanych przetargów, zostanie zakończone 31 sierpnia 2013 roku. Natomiast w okresie przejściowym zapewniamy właścicielom nieruchomości, których zapotrzebowanie na pojemniki do zbiórki odpadów nie zostało w pełni pokryte, że zostaną dostarczone przez konsorcjum operatorskie nieodpłatne worki do zbierania odpadów, bądź też częstotliwość tam zostanie zwiększona. Przy zachowaniu prawa właściciela nieruchomości, bo to oczywiście nie mogą za to odpowiadać, do uiszczania na rzecz gminy opłaty na gospodarowanie odpadami według oczywiście naliczonej stawki. Równocześnie, bo to rzeczywiście, jak się okazało, było największym powodem zamieszania, równocześnie ponownie proponujemy poddanie analizie możliwości objęcia kosztami systemu w ramach ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy miejskiej Kraków pojemników. To rzeczywiście nowelizacja ustawy daje taką możliwość i no, z doświadczeń wynika, że jak się wie, że trzeba zapewnić, to się, że tak powiem, kupi z wyprzedzeniem. Poza tym myślę, że mieszkańcy też już z praktyki dojdą do wniosku, że lepiej, żeby te pojemniki były gminne, w każdym razie nie ich. To również zapewni zunifikowanie systemu. Wtedy rzeczywiście będzie można pojemniki dostarczać o optymalnej wielkości, bo rzeczywiście jest niepokojące to jakby takie rozdrobnienie. Przez lata żeśmy optymalizowali system jeszcze jako NPO, żeby pojemniki były w racjonalnych wielkościach, a teraz to się jakby rozeszło. Wielu operatorów czy zarządców mówi, że po prostu mieszkańcy chcą mieć pojemniki do selektywnej zbiórki pod drzwiami. To jest po prostu częsty jakby argument, że nie będzie chodził gdzieś tam paręset metrów. W związku z tym
No to jest taka sytuacja. Również proponowalibyśmy do rozważenia w terminie późniejszym, czy nie objąć kosztami systemu likwidacji dzikich wysypisk z terenu gminy. Mam świadomość, że jest to taka działalność, nazwijmy to, zanikająca, no ale niedobrze by chyba było, że tutaj powiedzmy od 1 lipca to wszystkie odpady są nasze, natomiast z 2012 roku dalej sobie zalegały, to trzeba na pewno dosprzątać. To jest jakby nasza obserwacja, którą już mamy po tych kilku dniach. Oczywiście również my jako zarządca systemu, tak jak powiedziałem, jeżeli trzeba, działamy własnymi służbami i takie rzeczy oczywiście od początku się dzieją, koordynując oczywiście całość i dopingując czy mobilizując firmy wywozowe, żeby operatorskie, żeby one zgodnie z zawartą umową tutaj pracowały, tak jak mówiłem, na dwie zmiany. Natomiast my, jeżeli chodzi o nasze służby, dokonaliśmy 75 interwencji, skąd zebraliśmy nieco ponad 35 ton odpadów. Również dokonaliśmy 71 odbiorów odpadów wielkogabrytowych, tych czerwcowych, własnymi siłami. Więc te służby pracują i będą pracowały dotąd, dopóki się system nie ustabilizuje, więc na pewno w lipcu, a myślę, że w sierpniu też. I teraz przechodząc jakby do podsumowania. Więc chcę stwierdzić, że system, który funkcjonował do 1 lipca 2013 roku, mimo szeregu obiektywnych trudności wdrożono w Krakowie, czyli w Kraków ma nowy zintegrowany system gospodarowania odpadami, realizując w tym zakresie ustawowy obowiązek. Chcę podkreślić, że jest to zadanie niezwykle skomplikowane i logistycznie, organizacyjnie, technicznie, technologicznie, ale również prawnie, choćby element prawny, czyli to, że do 30 czerwca kto inny robił, ale nie do końca się z tego wywiązał i ze skutkami jakby wizualnymi dla systemu po 1 lipca. I oczywiście to dotyczy zarazem wszystkich mieszkańców Krakowa, w związku z tym wszystkie instytucje, podmioty gospodarcze, więc jest to skomplikowane. Całość tych działań przebiega na żywym organizmie miasta, w którym praktycznie natychmiastowo musiało nastąpić zastąpienie starej metody odbioru odpadów nowym systemem odbioru i selektywnego zagospodarowania odpadów komunalnych. Nowy system modyfikuje również wieloletnie przyzwyczajenia, o czym się może mniej mówi, nawyki, praktyki, które miały miejsce przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Wystarczy to, co powiedziałem, że zmienia się termin, który ktoś miał 20 czy 20 paru lat, godzina nawet odbioru, to już to robi protesty, robi to zamieszanie. Zmiana osób, które odbierały odpady, też powoduje implikacje. Ja tylko uświadomię, że rzeczywiście na teren wielu nieruchomości brygady wywozowe z każdej z tych firm, które tutaj były, miały po prostu klucze i wchodziły i było to takie prawo, powiedzmy, zwyczajowe. Dziennie brygady, które w centrum miasta wjeżdżały, miały po kilkaset kluczy i teraz nagle się pojawia inna firma. Jeżeli to jeszcze w ramach konsorcjum, to nic się, powiedzmy, nie dzieje, przynajmniej nastąpiła jakaś wymiana tutaj w tym zakresie doświadczeń. Natomiast jeżeli to była firma, która nie wzięła udziału i przegrała, powiedzmy, przetarg, to oczywiście nie udostępniła tych swoich jakby namiarów, a oczywiście z kolei samo pojawienie się już, to, że obca osoba otwiera, nawet jeżeli to nastąpiła wymiana między firmami, no to oczywiście jest traktowane, że ktoś się zakrada, więc to też wymaga pewnego czasu, żeby ta brygada została zaakceptowana, że to są ci ludzie, że oni, po prostu mówiąc krótko, nie ukradną, nie są to złodzieje, bo to też są takie obiektywne rzeczy i nie ma tutaj co się dziwić. Natomiast jeszcze raz podkreślam, że objęcie jednocześnie, czyli od 1 lipca około miliona mieszkańców Krakowa nowym systemem, racjonalne rozlokowanie około 150 tysięcy pojemników i włączenie do systemu ponad 50 tysięcy nieruchomości, jest to jakby dopełnienie obrazu złożoności tego przedsięwzięcia. Ja ze swojej strony oczywiście mam świadomość tych wszystkich niedogodności, które są wywołane wdrożeniem nowych systemów, więc i jako zarządca systemu i osobiście jako Henryk Kultys przepraszam mieszkańców Krakowa za te utrudnienia. Zapewniam jednocześnie, że dołożymy najwyższej staranności w celu szybkiego i efektywnego ich przezwyciężenia.
widzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To jest, rozumiem, już nic więcej nie będzie. Dziękuję. W tej sprawie nie uznaliśmy, że nie będzie dyskusji. Prosimy pana prezesa o przesłanie tej informacji do mnie i potem do radnych, no bo chcemy, żeby ta sprawa była rozpowszechniona. Informację Urzędu Miasta poproszę też elektronicznie. Rozumiem to, o czym mówił pan prezydent. Będę prosił także o elektroniczną wersję, żeby państwu radnym można było przesłać. Po trzecie, myślę, że będę wyrazicielem państwa, iż mówiąc, że oczekujemy, że w ciągu miesiąca lipca nastąpi pełne wdrożenie tego systemu, nastąpi naprawienie tych niedociągnięć, usterek i tego, o których mówił pan prezes i tego, o których nie mówił. Rada w miesiącu sierpniu wróci do sprawy wdrożenia tego systemu śmieciowego, dokona oceny funkcjonowania, dokona, mam nadzieję, zmian w cennikach, bo wtedy już będziemy po uprawomocnieniu się wszystkich tych spraw. Myślę, że też mogę powiedzieć, że dajemy ten miesiąc na naprawę, ale prosimy państwa, żebyście wyciągnęli wnioski z tych błędów i mam nadzieję, że sobie z tym poradzicie. W sierpniu do sprawy na pewno wrócimy i dokonamy oceny funkcjonowania systemu i zmian, które nastąpiły. To tyle w punkcie dotyczącym informacji prezydenta. Te informacje pisemne zostaną do państwu radnym przesłane po dostarczeniu przez urząd. To tyle, jeśli chodzi o...